Jarosław Parfianowicz. Dawniej zaangażowany lekarz, dziś miłośnik podróży i fotografii. Ja pracowałem w dwóch ciężkich specjalnościach intensywnej terapii w medycynie ratunkowej i każdy wypad z aparatem plener, mówiąc ogólnie, był doskonałą formą relaksu, odsunięcia wszystkich zmartwień, napięć i kłopotów. Jego fotografie prezentujące architekturę sakralną i krajobraz można oglądać w holu Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie. Uroczyście otwarto tam wystawę Sztuka życia, sztuka leczenia, sztuka tworzenia, będącą zbiorem prac stworzonych przez lekarzy i lekarzy-dentystów, zorganizowaną przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską. Mamy tutaj i malarstwo, i fotografie, i pokazane publikacje, które Izba wydawała. Także jest to taka przekrojowa wystawa, aby pokazać, że Izba jest również mecenasem sztuki i wspieramy nasze koleżanki, kolegów uzdolnionych artystycznie właśnie między innymi w takiej formie. Wystawa jest okazją do zanurzenia się w artystycznym świecie i poznania talentów, jakie kryją się w środowisku medycznym. Jest nam bardzo miło gościć tą wystawę, która jest szczególnie ważna dla środowiska lekarskiego, ale nie tylko. I to, że możemy zobaczyć to, w jaki sposób emocje buzujące na co dzień w każdej z tych osób znajdują odzwierciedlenie w tych pracach, dla mnie jest to niesamowite. Wystawa będzie dostępna dla publiczności do 23 listopada 2023 roku. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv